Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 246 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Zdanowicz. Przed mikrofonem również Mateusz Widut. No i Mateuszu, czy w coś ostatnio grałeś? Ja mogę powiedzieć, że grałem w Get Even, ale niestety embargo trwa, więc nie mogę podzielić się swoimi wrażeniami. Mam nadzieję, że wkrótce to embargo zejdzie i wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej, ale grę skończyłem. To mogę no to tak, jak ja z Rime też mogę powiedzieć, że gram, ale nie mogę powiedzieć, czy mi się podoba. Więc to chyba też za tydzień będziemy gadać o tych grach, o których dziś nie możemy. Natomiast grałem w Injustice 2 bardzo dużo, bo premiera była w zeszłym tygodniu. Chyba dokładnie, nie wiem, piątek. W piątek polska premiera była, tak. Więc jeżeli podobała wam się jedynka i graliście bardzo dużo w jedynkę, to poczujecie się jak w domu, bo to jest praktycznie to samo pod względem modelu walki. Przy czym na szczęście jest na tyle dużych postaci, których nie było w pierwszej części, że to jednak, no czuć, że to jest sequel. Chociaż mówię, no model walki nie zmienił się tak jak na przykład z Mortala 9 do 10, bo tam było trochę więcej zmian. No, ale to chociaż wydaje mi się, że kombosy trochę łatwiej się wykonuje, co jest fajne, bo w tym pierwszym Injustice timing ciosów był taki dziwny jakiś, moim zdaniem. Chociaż grałem mało w jedynkę, więc mówię, nie mam takiego dużego porównania. Natomiast jest bardzo przyjemny ten model walki i no, oczywiście trzeba dużo ćwiczyć i trenować w trybie sparingu, jeżeli chcemy tam mieć jakąś szansę w multiplayerze, ale no, jest dużo kontentu też singlowego oczywiście, więc tu przewaga nad na przykład Street Fighterem 5, bo kampania zajmuje jakieś 4 godziny, 4 z kawałkiem i jeżeli jesteście fanami DC, to ta kampania jest najlepszym filmem DC ostatnich lat, wydaje mi się, bo jest taka zrobiona dla fanów i fajne jest to, że twórcy nawet nie tłumaczą tak naprawdę niektórych rzeczy, pojawiają się postacie, które poznasz, jeżeli znasz to uniwersum i komiksy, ale na przykład pojawia się jakiś tam przeciwnik zielonej latarni i w ogóle nie ma wytłumaczenia, kto to jest. To jest takie fajne w sumie, bo to jest, czuć, że to jest zrobione tylko z pasji takiej, że oni naprawdę się znają na tych komiksach i to jest spoko. I kampania jest trochę bardziej filmowa niż w pierwszej części. Są płynne przejścia między cutscenkami, oczywiście taki standard już jak w grach NetherRealm, między cutscenkami a gameplayem. No i cóż, nowością jest chyba to, że możemy czasem wybierać sobie jedną z dwóch postaci. Jeżeli w scence mamy na przykład Black Canary i Green Arrow, to mamy po prostu wybór, czy chcesz walczyć na przykład przeciwko jakiemuś tam wrogowi jako ta czy ta postać, nie? Więc jest taka, można powiedzieć, nieliniowość drobna, ale poza tym to jest taka typowa kampania właśnie w ich stylu i jest bardzo dobra. Poza tym mamy też tryb, który nazywa się Multiversum i to jest po prostu tryb arcade jakby, czyli że walczymy z iloma tam przeciwnikami pod rząd, no ale tylko to jest to zrobione w ten sposób, że jakby, kiedy włączamy ten tryb, to mamy tam ileś planet widzimy, bo to są niby światy równoległe i na każdym jest ileś tam misji do wykonania i po prostu wybieramy sobie te misje i także, tak powiem, czyścimy kolejne te planety, kolejne światy. Ale te misje nie są fabularne. Nie, specjalnie. Nie, to jest takie po prostu, że walczysz pod rząd z ilomaś tam przeciwnikami, tylko jest taka właśnie, że te misje się kończą, czasem trwają na przykład 24 godziny, jak nie zdążysz, to wiesz, to się cały czas zmienia i są cały czas nowe rzeczy. Nie jest tak, że jest jakby jedna drabinka i po prostu koniec i cały czas jest to samo. Dodatkowym elementem jest to, że w niektórych misjach grasz jako konkretna postać, w innych są na przykład jakieś tam utrudnienia, że na przykład spadają cały czas jakieś rakiety w ogóle na pole walki, albo nie możesz robić tam, są też takie do spełnienia czasem warunki, że na przykład w ogóle nie skacz podczas całego tego starcia z 8 przeciwnikami pod rząd, więc jest to fajnie urozmaicone, no i zdobywamy oczywiście nie wiem, miliony różnych rodzajów walut, bo oczywiście w tej części nowością są przedmioty. Dla każdej postaci osobno każdą postać z 28 levelujemy, co naprawdę zajmuje sporo czasu, jeżeli chcemy jakoś tam, nie wiem, więcej niż na dwóch, trzech postaciach się skupić. No i zdobywamy przedmioty, każda postać ma 5 slotów na ekwipunek, tam na głowę, nogi, ręce i tak dalej. I możemy oczywiście dzięki temu zmieniać wygląd, co jest bardzo fajne, bo są też zestawy przedmiotów i to są, tworzymy takie kostiumy jakby z różnych tam światów komiksowych i tak dalej i te przedmioty też zwiększają statystyki, co było trochę kontrowersyjne przed premierą, ale to jednak nie jest odczuwalne, na szczęście, bo tego się trochę obawiałem. Matchmaking jest na tyle dobre dobieranie przeciwników, że jakby nigdy nie trafiasz na kogoś, kto jest o wiele lepszy od ciebie, chyba że grasz w takim trybie, że są pokoje jakby tworzone przez graczy i tam nie ma jakby matchmakingu, to tylko po prostu sobie wybierasz, z kim grasz, że tak powiem, ręcznie. No jest tryb rankingowy, gdzie w ogóle te przedmioty nie są brane pod uwagę, więc tu też jakby zadbano o to, żeby takie bardziej profesjonalne, że tak powiem, rozgrywki w sieci były zbalansowane, więc jakieś problemy online czy nie? Coś się trafiło?
Właśnie nie. Albo jest... coś, co ci się nie podoba. Czy rzeczywiście na przykład to, że jest tak mało zmian w porównaniu do pierwszej części, czy to w ogóle jest sens kupowania na premierę Injustice 2? Nie, nie wiem, ja nie grałem praktycznie w jedynkę, nie? Kupiłem sobie na PC-cie tam na wyprzedaży parę miesięcy temu, ale nie grałem w nią dużo, nawet nie przyszedłem kampanii, więc nie zdążyłem się przyzwyczaić w ogóle do tego stylu rozgrywki, więc dla mnie to nie jest takie odczuwalne, ale mówię, tych postaci nowych jest chyba więcej niż połowa z tych 28, to są nowe, których nie było w poprzedniej części, nie? Więc to też są nowe ciosy, nowe zestawy kombosów i ataków i tak dalej, więc nie wiem, czy warto, że ktoś poświęcił, nie wiem, 200 godzin na Injustice 1. Trudno mi się postawić w takiej sytuacji. Natomiast co mi się nie podoba... Nadal nie ma Fatality. No tak, ale to jest taka drobna rzecz, nie? Dla fanów Mortala, dla mnie to nigdy nie było szczególnie ważne. Nadal uważam, że ten system kombosów jest dziwny w tych grach. Ich strasznie... Na przykład w Street Fighterze jest tak, że jakby wciskasz te ciosy konkretne wtedy, kiedy czujesz, że one powinny zostać wykonane i to wychodzi. W Injustice i w Mortalu zawsze jest tak, że trochę to jest takie, musisz bardzo szybko wykonać kombinację ciosów, wcisnąć te przyciski, zanim jeszcze skończy się animacja poprzedniego ciosu. Czasem jest to takie troszkę dziwne, ale to mówię, dla mnie nigdy nie grałem dużo tak w multiplayerze, ani w Mortala, ani w Injustice, więc to jest dla mnie taka trochę dziwna jeszcze rzecz, ale idzie się przyzwyczaić. I netcode, czyli ten struktura, cała infrastruktura sieciowa jest lepsza niż, wydaje mi się, w poprzednich grach tego studia. To znaczy, jeżeli są lagi, to dlatego, że przeciwnik ma wysoki ping, a nie dlatego, że jest coś źle z serwerami, więc to też jest na plus, moim zdaniem. No, ale naprawdę bardzo porządna bijatyka. Jeżeli lubicie DC, to myślę, że i bijatyki chociaż trochę, to naprawdę warto chyba. A oprócz tego coś było jeszcze, o czym możesz rozmawiać, oczywiście? No właśnie nie, bo Rime, ale o tym nie mogę jeszcze mówić, więc to by było na tyle. No z mojej strony też chyba pozostanę na Get Even, bo też nic więcej nie wpadło w moje ręce ostatnio. Tak więc chyba czas przejść do pierwszych informacji z ostatniego tygodnia. A informacji było sporo. Też powracają tematy, które poruszyliśmy tydzień temu. A mianowicie Far Cry 5. Znaczy o Far Cry chyba nie mówiliśmy tydzień temu, nie? Mówiliśmy że dwa będzie. Tygodnie temu, tak? Czy tam tydzień, dwa. I wtedy się zastanawialiśmy, że to możliwe, że to będzie Dziki Zachód, tak? Bo takie były przecieki, takie były plotki. Okazuje się, że to było tylko w połowie prawdziwe, bo faktycznie akcja jest w Montanie Far Cry'a 5, ale w czasach współczesnych, co jest bardzo ciekawe. Troszeczkę mnie to rozczarowało, znaczy, przyznam szczerze. Do końca jeszcze nie wiemy. Bo pojawiły teasery takie. Ale widzisz, dziwne. Jakie tam są budynki, no tak. Nie? I w jednej scenie jest na przykład takie zbliżenie na kościół i widzisz w dzwonnicy, że koleś uderza głową drugiego kolesia o dzwon. Jest chyba i jest ubrany, nie wiem czy jest policjantem, ale strój jest ewidentnie współczesny, nie? Nie z jakiejś tam epoki, więc wydaje mi się, że to będą klimaty jakieś takie jak True Detective pierwszego sezonu, czy coś w ten deseń. Ktoś tam porównywał do Fargo, ja nie oglądałem jeszcze niestety, więc ja nie wiem. Nie. Ale w każdym razie czasy współczesne. Taki Texas troszeczkę. Tak, tak. I też prawda? Nie potwierdzono, że to właśnie będą klimaty policyjne. To za tydzień się potwierdzimy to, bo w piątek my nagrywamy podcast we wtorek. W piątek ma być taki jakiś większy trailer i gameplay chyba, mam nadzieję. I nie ma jeszcze oficjalnie potwierdzone, że to będzie policyjny jakiś tam klimat i historia. Natomiast logo wskazuje na to, bo jest podświetlone na czerwono i niebiesko, więc no, kojarzy się jednoznacznie raczej z sygnałem świateł policyjnych. I podobno też to są nieoficjalne informacje na razie, że fabuła ma dotyczyć jakiejś tam jakiegoś kultu, coś takiego, jakiś kult religijny gdzieś tam właśnie na jakimś, że tak powiem... Nie mogę brzydko powiedzieć, czy mogę? Na zadupie Montany. No, niech zostanie. Takie wiesz. Więc trochę taki Outlast 2, tylko bez horroru. Więc no... Ale z drugiej strony też taki Far Cry 3, tylko po prostu w innych, nie no, w podobnych czasach, tylko po prostu no inna, tak, no. Inna stylistyka i inne środowisko. Bo tam też chodziło o kult i w czwórce, nie wiem jak było, bo w czwórkę nie grałem, szczerze powiedziawszy, ale pewnie podejrzewam, że też były jakieś takie dziwne jazdy. No i teraz tylko pytanie, co oni zrobią z rozgrywką, bo... Mogą oczywiście zostać przy tym takim bezpiecznym podejściu, że wszystko będzie takie same pod względem struktury misji. Moim zdaniem tak będzie niestety, dlatego tak się średnio jaram na razie. Trochę właśnie też ten setting rozczarowuje, no bo będzie jednak ten sam arsenał, nie? Były tam różnice między trójką a czwórką, trochę inne bronie, ale jednak to jest cały czas taka współczesna broń. A ten Dziki Zachód jednak miałby, no to byłoby coś innego niż w poprzednich Far Cryach, nie? A tutaj jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego arsenału współczesnego, nie tylko z Far Cry'a, ale z innych też gier. Więc troszkę szkoda. Mam nadzieję, że łuk chociaż powróci, ale to chyba jest pewniak, jeżeli chodzi o tę serię. Boję się, że może coś z tego wyjść jak pomieszanie z poplątaniem Call of Juarez de Cartel,
z Battlefieldem Hardline i kampanią dla pojedynczego gracza. No tak, wydaje tylko... mi się, że to będzie właśnie coś takiego plus otwarty świat. No i to może sporo zmienić, nie? Bo też ja nie dokończyłem czwórki, ty mówisz, że w ogóle nie grałeś, ale jednak fabuła w czwórce była o wiele gorsza, mi się wydaje, niż w trójce. Trójkę skończyłem, nie było to jakieś rewolucyjne, ale była fajna ta historia w miarę, no jak tak się przyjmie te różne tam, że to jest takie zamerykanizowane wszystko. Natomiast w czwórce przede wszystkim był bardzo niewykorzystany ten główny cały przeciwnik, Pagan Min, którego praktycznie nie było w grze, tylko był do marketingu, więc mam nadzieję, że właśnie w Far Cry 5 chociaż powróci jakiś taki fajny, wiesz, villain, żeby było jakby do kogo czuć jakąś tam zawiść, czy inne tam uczucia, jak do antagonisty powinniśmy czuć w takich grach? Ja mam nadzieję, że w ogóle jakby z drugiej strony się postawimy, nie po stronie policjantów, tylko na przykład, że policjanci będą takimi oprawcami i będzie taka, wiesz, taka szajka stworzona, wiesz, że tam całym miastem rządzą policjanci, a my też jesteśmy jakby bandytami, ale wiemy, że nie wiem, okradając kogoś tam, nie wiem, banki i tak dalej, pomagamy zwykłym ludziom i oprócz tego dopieprzamy, wiesz, policjantom. No tak, tylko właśnie ciekawe, jak ten wątek policyjny, czy to będzie, i tak w praktyce pewnie będziemy zabijać wszystkich, nie? Mogliby to trochę bardziej tak pokombinować, żeby jakoś zachęcać do skradania się, do tam ogłuszania, aresztowania może nawet, może przesłuchania, można jakoś fajnie wpleść w to, że przesłuchując wrogów właśnie zdobywamy informacje i tak dalej. Ogólnie to trochę też z Wildlands mi się kojarzy, bo to też są czasy współczesne i też jakiś tam region przejęła grupa przestępcza, więc troszkę podobne klimaty, chociaż pewnie, znaczy tu nie będzie kartelu narkotykowego, ale też jakiś tam jacyś przestępcy, więc jeżeli chodzi o pojazdy, to na pewno będą samochody. W sumie może być, nie, w czwórce były chyba jakieś tam samochody, jakieś tam jeepy czy coś takiego. Były, to tak jak i w trójce. No, takie... więc tu też nic nowego nie będzie za bardzo. Ciekawi mnie, czy zrobią koopa, to się pewnie potwierdzi w piątek. Podejrzewam, że tak, ale nie sądziłbym, żeby on był jakoś tak bardzo związany z jakąś kampanią. No może nie, znaczy moim zdaniem to, co wynikało z wypowiedzi tych szefów wszelkich Ubisoftu, mówili, że właśnie ich wszystkie gry będą tam, że sieciowe, że w ogóle gra jako usługa, i że właśnie kooperacja online, i w czwórce stracili szansę dużą, bo tam była kooperacja strasznie dziwna, nie mogłeś grać tylko przez godzinę chyba, zaprosić kogoś do gry na jakiś czas, tam nie można było wszystkiego robić razem, więc myślę, że Wildlands bardzo dobrze się sprzedało i kooperacja zrobiła furorę w ogóle na rynku i strasznie dobrze została przyjęta ta gra przez graczy, niekoniecznie może przez recenzentów, więc myślę, że w piątce będą chcieli zrobić coś podobnego i ciekaw jestem właśnie, czy to będzie coś w stylu takiej, myślę, że zrobią kooperację po prostu całą, wiesz, cała gra będzie do przejścia, że tak powiem, we dwójkę, czy tam więcej osób. Tak bardziej na doczepkę, jak Ghost Reconie. Tak, no tak, na doczepkę z jednej strony, z drugiej strony gracze tego, wydaje mi się, chcą, tacy, którzy grają w otwarte światy, no bo jeżeli to będzie kolejna taka sama gra, że nie będzie za bardzo rozmaiceń w tym open worldzie, no to ten koop jednak dodaje taki, wiesz, że jednak wszystko jest fajniejsze w koopie, nie? Nawet jeżeli ta gra będzie taka bardziej po staremu, jeżeli chodzi o gameplay, to przynajmniej ten koop będzie taką odrobiną świeżości, nie? Więc no zobaczymy. Za tydzień powiem coś więcej. Na pewno. W piątek będzie wielka zapowiedź i miejmy nadzieję, że będzie ona bardziej konkretna niż ostatnia zapowiedź Call of Duty, gdzie pojawił się tylko zwiastun i była godzina rozmowy o tak naprawdę niczym. Tak więc czekam na wasze komentarze, a my przejdziemy teraz, no jak byliśmy tak poniekąd na dzikim zachodzie współczesnym, to przejdziemy do tego prawdziwego dzikiego zachodu i porozmawiamy o Red Dead Redemption 2. Okazuje się, że Red Dead Redemption 2 zostanie, albo już zostało po prostu przesunięte na początek 2018 roku. Znając Rockstara... Co mnie w ogóle nie dziwi. Nie dziwi, no, absolutnie. Nie wiem, czy wszyscy byli na to przygotowani, bo jednak wydaje mi się, że w miarę pewna była ta jeszcze do jakiegoś czasu termin premiery Red Dead Redemption, że to będzie jednak ten rok i to musiało chyba wyniknąć jakoś w ostatnich miesiącach. Przynajmniej mam takie wrażenie po prostu. No nie wiem, ale oni mają strasznie dziwny ten proces... Jakby, czy oni nie wiedzą, bo tak samo było przy GTA 5, tak samo było przy każdym GTA. Praktycznie przy większości gier Rockstara zawsze jest opóźnienie. Przy GTA 5 chyba były dwa nawet, nie? Wydaje mi się, że najpierw miało być wiosną, potem jesienią, potem znowu wiosną. W ogóle GTA 4 chyba miało być na początek generacji. GTA 4 też było opóźnione, więc ja myślę, że to jest takie z ich strony trochę
No zapowiedzmy tutaj, tak troszkę budujmy hype, potem i tak pewnie opóźnimy. Może nie mówię, że to z premedytacją robią, ale nie wierzę, że oni byli pewni, że wiesz, że się wyrobią na jesień, na ten rok ogólnie, więc... Znaczy nie wiem też po co siać plotki, że to będzie chyba któryś tam trzeci jakiegoś miesiąca i w ogóle robić stędy i tak dalej, wydawać pieniądze na to, żeby robić jednak tą kampanię marketingową, ej, będzie w tym roku ta gra. Jednak okazuje się, że nie będzie, ale z drugiej strony też wzięli pieniądze za preordery, więc... No właśnie, wiesz, mogą je wydać w tym momencie. Ale też nie wiem, czy pamiętasz, ale w przypadku pierwszego Red Dead Redemption też podobno były takie przesunięcia, o których my nawet nie wiemy. No tak. I wtedy też była jakaś afera, że strasznie tam ci pracownicy tego Rockstar, nie wiem, jak oni się nazywali, San Diego, no czy nie, coś. No to, znaczy wiem, o co ci tam chodzi. Crunch i w ogóle nie widzieli rodzin od 3 miesięcy, bo siedzieli w biurze i tak dalej. Tak, teraz też to się pojawia w internecie, czytałem właśnie dzisiaj, że ktoś tam nawet napisał na forum jednym, że nie kupuje tej gry, bo mi szkoda twórców. I to jest w sumie jakby z tego, co czytałem o Rockstarze, oni są strasznie takim zamkniętym studiem, nie? Praktycznie nikt nie ma z nimi wywiadów, tylko tam raz na rok może. To jest takie hermetyczne strasznie, wydaje mi się, ta firma i tam nie dopuszczają za bardzo nikogo do wewnątrz, ale z tych wszystkich informacji, które wyciekają, to faktycznie jest tam dosyć ciężko, jeżeli chodzi o warunki takie, że naprawdę trzeba strasznie zasuwać. No ale widać, to nie było, że nie wystarczyło i gra i tak zostanie przesunięta, ale na pocieszenie dostaliśmy screeny, w sumie więcej niż przy pierwszej zapowiedzi, więc zawsze coś. Na jednym widzimy 4 jeźdźców na koniach, jest prawie ujęcie... Darksiders. Tak, ujęcie nocne. 4 jeźdźcy apokalipsy. Widzimy też pana z 2 rewolwerami, widzimy jakieś zbliżenia w ogóle na 2 rewolwery. Tak, akurat imponująco wygląda, no, powiem ci szczerze. No, ale to są bullshoty, nie oszukujmy się, że to są, wiesz, ujęcia z gry. No. Jest też pociąg, co też już było pokazane, że będą pociągi. Jest znowu jakiś pan na koniu i co jeszcze mamy? Jak to się nazywa profesjonalnie? Zaprzęg, wóz z konikami. Czyli takie typowo, no, dziko zachodnie klimaty na tych screenach. Byłbym w stanie uwierzyć, że gra dokładnie tak wygląda. Tylko no, może na PlayStation 4 Pro albo tym Xboxie Scorpio. Albo na PC-cie, nie? Który i tak zostanie zapowiedziany po premierze wersji konsolowej. Myślisz? No oczywiście, myślę, że to jest No nie pewnie. Wiem, no pierwszego Red Dead Redemption nie wydali i mimo nacisków i w ogóle próśb i błagań ze strony graczy. Tak, ale tam była kwestia tego, wiesz, że coś tam nie umieli z PS3 dobrze przenieść, coś tam, że wiesz, to było też trochę innego. Ale z Xboxa 360? To już chyba łatwiej, nie? No nie wiem, może, ale ja myślę, że jednak, bo GTA 5 przecież bardzo, bardzo dobrze się sprzedało na PC-cie, nie? I mają bardzo dużą bazę też online na PC-cie, więc myślę, że to też wpłynie jednak na ich decyzję, że jednak warto tutaj pieniążki też brać od publiczności PC-towej. Ja tak, wiesz, tacy gracze jak ja kupią najpierw na PS4, a potem kupią na PC-to, nie? Więc zawsze warto, nie? Bo dla kampanii sobie przejdę na przykład na PS4, a potem, żeby być bardziej lepszym, że tak powiem, w strzelaniu, kupię na PC-cie. Ale podejrzewam, że najlepiej by zrobili, jakby wydali tą grę w czerwcu, zanim jeszcze Scorpio jest, później wydali na Scorpio ulepszoną wersję i później na PC-ta, tak jak zrobili z GTA 5, kiedy wyszła na PlayStation 3, Xboxa 360, no tak. Później PlayStation 4, Xbox One i w końcu PC. To było potrójne... Może to też jakoś nie wpłynęło, to Scorpio, nie? Że może tam bardziej chcieli, chcą dopracować tę wersję na nową konsolę, żeby nie było problemów, bo Scorpio w tym roku, więc może chcą więcej czasu mieć na przygotowanie tej wersji też. No nie wiem, w każdym razie nie szkoda, nawet nie powiem, że szkoda, bo ja się nie nastawiałem absolutnie, że ta gra będzie w tym roku. Więcej czasu na inne gry, już ta jesień i tak jest zapchana, a jeszcze przecież E3 i na pewno zapowiedzą coś na końcówkę roku, więc jakoś mnie to jeszcze specjalnie nie boli. God of War 4, jeśli nie przesuną, to dla mnie już jest taki pewniak na jesień. God of War, nie 4, co ty mówisz? No, ale on jest 4 jednak chyba. No tak więc to chyba tyle informacji, jeśli chodzi o Red Dead Redemption 2. No tak, i jeszcze tyle można powiedzieć, że latem, czyli pewnie okolice E3 i Gamescomu, mają zostać ujawnione jakieś tam szczegóły, informacje, pewnie może nawet gameplaye w końcu zobaczymy, więc jeszcze w tym roku na szczęście zobaczymy RDR 2, chociaż nie zagramy. Kwiecień, podejrzewam, zgaduję. Znaczy mówili, że summer, nie, więc... Spring. A, ty mówisz o premierze teraz, tak, a, tak, dobra, tak. Bo ja mówiłem o tym, nie, kiedy chodzi ujawnię... mi o premierę. Okay. Podejrzewam kwiecień, tak jak z GTA 4 i GTA 5. No chociaż tu nie wiem, nie, bo jednak, bo to by wpłynęło na te ich całe wyniki finansowe z lat fiskalnych, nie, a jednak w marcu się kończy
rok fiskalny, każdy kolejny, więc no, zobaczymy. Zobaczymy. A my przejdziemy teraz do ostatniego tematu, który będzie związany też z zapowiedzią, taką bardziej w sensie, o grze już wiedzieliśmy, ale teraz zobaczyliśmy, o co w niej chodzi. Destiny 2. Parę dni temu zobaczyliśmy pierwsze fragmenty rozgrywki z Destiny 2. Nawet sporo fragmentów, bo była to spora impreza dla mediów i tam mogli ludzie zgrywać gameplaye z różnych trybów, niestety nie z PC. Ale w każdym razie Destiny 2 wygląda bardzo podobnie do pierwszej części, jest tylko trochę ładniejsze. Też nie wiadomo, czy to... Znaczy to był gameplay z konsol, bo potem faktycznie te media zgrywały wersję PS4 chyba. Jeżeli chodzi o interfejs, ogólnie to wszystko to wygląda bardzo, bardzo podobnie do pierwszego Destiny, tylko tam się trochę zmienia, bo mamy jedną umiejętność więcej po lewej stronie w rogu ekranu. Ale no, widzieliśmy chyba pierwszą misję, bo fabuła, przypomnijmy, to będzie atak sił kombinatu, czyli Kabal w oryginale, na tą taką główną siedzibę graczy, strażników. No i pierwsza misja jest taka, że odpieramy ten atak i uciekamy tak naprawdę z tej naszej wieży i cała fabuła obraca się wokół tego, że musimy zebrać siły, odzyskać siły, czy takie dosyć typowe, nie? Dla wielu gier, że zbieramy siły, żeby potem jakby przeprowadzić kontratak pewnie na końcu. No taka klasyka fabuły. Do robienia rajdów i przygotowania terenów na tego typu rozgrywki. Ci główni bohaterowie NPC wylądują na różnych trzech planetach chyba i będziemy tam każdą tą planetę odwiedzać i będzie osobna jakby linia fabularna na każdej tej planecie związana z innym tym bohaterem. To są tacy mentorzy każdej klasy. Co trochę rozczarowujące, to fakt, że nie będzie żadnej nowej klasy. Szczerze mówiąc, byłem nastawiony, że jakąś nową wprowadzą. Chociaż jak się tak zastanowić, to faktycznie może nie pasuje za bardzo do uniwersum, bo tu jakby wszystko jest już ustalone, nie? I nie ma miejsca tak naprawdę na wprowadzenie nowej klasy. Są nowe podklasy, że tak powiem, specjalizacje, ale o tym już może sobie przeczytacie bardziej szczegółową informację. W każdym razie tam nowe ataki, nowe moce i tak dalej, to taki standard, jeżeli chodzi o SQL. Przypomniano, że gra się ukaże 8 września, przy czym na PC-cie będzie później, co mnie bardzo rozczarowało. I tym bardziej, że oni na tym evencie pokazywali wersję PC-tową i ludzie grali w tą wersję PC-tową i podobno wszyscy mówią, ona świetnie działa. Tak, wszyscy mówią, że działa świetnie, że wygląda świetnie, w ogóle wow, tak fajnie się gra na myszce i klawiaturze, że w ogóle super. A będzie później, ja pytam czemu. To chociaż Ubisoft ma przynajmniej tę taką jakby... No na tyle utrzymują tę iluzję Ubisoft jako późna wersje PC-towe, że faktycznie nie jest gotowa, bo nie pokazują nigdy wersji PC-towej przed premierą, nie? Więc jakoś tam im można uwierzyć. Natomiast tutaj ja nie mam wątpliwości, że Activision po prostu chce sprawić, żebyśmy kupili wersję konsolową, a potem się przesiedli dopiero na wersję PC-tową. I to jest trochę rozczarowujące. Ale z drugiej strony, wiesz, to zawsze może być tak, że dopasowane jest, zoptymalizowane pod ten dany komputer deweloperski. No ta wersja, tak, no, która była pokazywana, ale jeszcze jest dopiero maj, nie? Więc jeszcze tak naprawdę 3 miesiące ponad, więc bety będą różne. Jakoś mi to nie pasuje to troszkę. Nie wiem, ta gra totalnie wygląda i nawet ci przeciwnicy i nawet te levele pokazane, znaczy levele... w tym zwiastunie, no może są takie bardziej szerokie, jeśli, bo jednak ta gra i tak będzie torowa, podejrzewam. Tak, tak, taka i to mi się tunelowa. Podoba akurat. Ja jestem jak najbardziej za tym. Nie chciałem, żeby z tego zrobili open world. Lokacje będą większe ogólnie, bo widziałem mapki tych lokacji niektórych. Na przykład na ziemi będzie zamiast tej starej Rosji jakaś tam strefa europejska i ona będzie sporo większa od tej strefy ziemskiej, która była w pierwszym Destiny. W ogóle cały ten system rozgrywki na planetach będzie też dopracowany, że nie będzie trzeba wracać na orbitę, żeby zaczynać nowe misje. Tak naprawdę będzie bardzo mało loadingów, będzie opowiadanie historii, będziemy spotykać jakichś NPC-ów, którzy będą nam opowiadać różne rzeczy, będą misje takie bardziej fabularne, więc ogólnie mam wrażenie, że tym powinno być pierwsze Destiny i po prostu oni tego nie mogli zrobić, bo byli ograniczani starą generacją, bo nie ma tu jakiegoś tam ogromnego skoku jakościowego z tego, co widzimy i z tego, co też ludzie piszą, którzy już zagrali. Natomiast mi to nie przeszkadza, bo też ja nie grałem zbyt dużo w Destiny, bo jednak na padzie musiałem grać, więc dziękuję, ale tam mi się wszystko podobało, nie? Gunplay jest naprawdę bardzo dobry, sam jakby struktura tego pseudo MMO też mi się podoba, więc tu mam jakby rozwinięcie tych wszystkich pomysłów, których tak naprawdę nie trzeba było drastycznie zmieniać moim zdaniem, więc też nie jestem oburzony tak jak niektórzy, że to wygląda tak trochę jak Destiny 1.5, no bo z drugiej strony tu się głównie liczy o to, że głównie chodzi o to dla mnie, że był nowy content, nie? I tam trochę dopracowane właśnie te różne elementy.
Bo tak naprawdę co mogli zrobić tak zupełnie nowego, nie? Nie będą zupełnie zmieniać oprawy, bo sama jakby ten styl takiej oprawy jest taki trochę niby realistyczny, ale no taki fajny science fiction, bardzo fajnie to wyglądało w jedynce i tu też fajnie wygląda, więc nie oczekiwałem, bo niektórzy też czytałem, że oczekiwali zmiany stylu graficznego, jakieś tam z kosmosu mieli niektórzy oczekiwania. No nie, to nawet chyba by się nie dało, chociaż nie no, minęło 3 lata ogólnie, 3-4 lata, ale nie sądzę, żeby się dało przygotować tak dużą grę prawie zupełnie od nowa, tak więc całkiem no rozumiem tak. Ich, że oni tak naprawdę zrobili tą grę na tym silniku już ulepszonym tej nowej, starej generacji, czyli PlayStation 4, Xbox One, czyli ten ulepszony silnik z poprzedniej generacji, gdzie pojawiło się też Destiny, ale to też pamiętajmy, że nawet ten dodatek The Taken King nie pojawił się na starej generacji, bo tamten jeszcze chyba się pojawił? Nie, Rise of Iron, wiem, że się nie pojawił. Bo to było już tłumaczone nawet nie tym, że nie chcemy zebrać kasy, no bo to wiadomo, jest Activision. Tak, tylko scenariusze tam chętnie zgarnęło, tylko nawet już po prostu ta gra nie działałaby tak płynnie na tych starych konsolach. Więc to, że to jest trochę lepsze, trochę większe i trochę ładniejsze, no to się wcale nie dziwię. No tak, i też warto przypomnieć, że kiedyś Kotaku przygotowało spory artykuł, gdzie właśnie mówili, że jakby Destiny 2 powstaje na bazie tego, co miało być dodatkami do Destiny 1, więc tam były straszne zawirowania nad produkcją tego pierwszego Destiny. Trochę tam wycinali, trochę tam w końcu nie mogli zrobić. I to też na pewno wpłynęło na to, że tu nie ma jakiegoś tam ogromnego generacyjnego skoku jakościowego. Oprócz tego też pojawiła się taka duża afera, bo zostało potwierdzone, że na PlayStation 4 Pro gra nie będzie działała w 60 klatkach na sekundę. Mnie to nie dziwi, no, absolutnie. Ale ludzie, a może chociaż na Xboxie Scorpio? I podejrzewamy, że też nie. Bo raczej tu chodzi o to, żeby w sieci bawiły się osoby z taką samą liczbą klatek na sekundę. Myślę, że to nie jest takie ważne, nie? Bo trochę tak naprawdę jest, no, na płynność i na przewagę trochę. No tak, ale na PC-cie to jest standard, nie? Więc czemu na konsolach komuś miały to przeszkadzać? Chodzi mi też o to, że na PlayStation wiem, że Sony ma wyznacznik, że musi być taka sama liczba klatek, nie? Na PS4 Pro i na zwykłym. Natomiast chyba wczoraj czy przedwczoraj ktoś tam z Xboxa powiedział, że oni nie będą mieli takiego wymogu, że jeżeli twórcy będą chcieli zrobić więcej klatek na Scorpio niż na zwykłym Xbox One, to mogą, nie? Więc możliwe, chociaż myślę, że w tym przypadku tej gry oni raczej postawią na to 4K. Tym bardziej, że Scorpio może natywne, więc pewnie może im się uda zrobić natywne 4K. Wydaje mi się, nawet że unifikacja jakby tych wszystkich rozdzielczości, prędkości klatek na sekundę będzie no kluczowa, no bo 30 a 60 to dwa razy więcej, a jest w tym różnica. W każdym razie jeszcze zmiany w trybie PvP niezrozumiałe przez praktycznie wszystkich, z którymi rozmawiałem, którzy lubili PvP, to że teraz będzie tylko 4x4. To jest dziwne, może to mieć znaczenie dlatego, znaczy myślę, że to zrobili dlatego, że nie będzie dedykowanych serwerów i problemy były przy większej ilości graczy w tym systemie peer-to-peer, bo im więcej graczy, tym ten system gorzej działa i są większe szanse na lagi, więc może to ma wpływ i też z tego co widziałem fragmenty PvP, to oni będą na pewno iść z tym w e-sport, co mnie trochę już tak, wszyscy muszą w ten e-sport iść, ale no jest to tak zrobione, że widzimy paski wszystkich postaci na górze ekranu, widzimy jaką mają klasę, specjalizację, więc jest to zrobione na pewno tak, żeby to fajnie było oglądać. I też jedna nowa rzecz związana z, nie z PvP, ale ogólnie tak, guildie i klany. Nie było w jedynce, co było strasznie dziwne, trzeba było się tam organizować na forach. Teraz będą klany wewnątrz gry, bardzo to będzie normalnie zorganizowane i nawet jeżeli będziemy graczem solo, to będzie taki system, że na przykład wyszukujesz sobie jakiś tam klan, który idzie na rajd i oni sobie zaznaczają opcję, że no przyjmujemy sobie turystów, żeby zabrać ich na rajd i będzie można sobie, dzięki temu gracze solo będą mogli doświadczać całej zawartości po prostu ze zorganizowanymi grupami, więc bardzo fajnie, w jedynce tego moim zdaniem brakowało troszeczkę, więc spoko. Czy ty jesteś kupiony? To znaczy, ja... Boli cię PC. Ja byłem bardzo kupiony, bo po prostu ja bardzo lubię taki styl rozgrywki. Destiny nie jest jakiś rewelacyjny, nie? Jeżeli chodzi o tam gameplay, ogólnie zamysł, sam nie wiem, nie jest to jakaś rewolucja, ale ja lubię gry pseudo-MMO. The Division mi się mimo wszystko podobało. W Destiny jest bardzo fajny model strzelania i ten system właśnie, że można na chwilę wskoczyć, pograć, więc bardzo się cieszyłem na tą premierę, ale no szkoda, że no, wersja PC będzie później. Ja niestety będę musiał pewnie zacząć grać na PS4, będę musiał tam przy poradniku coś pomagać, co mnie denerwuje strasznie, bo jakby
No, będę musiał zacząć grać, wiesz, nie będzie też opcji cross-save, co mnie też denerwuje, chociaż tyle mogliby dać, nie, skoro opóźniają, żeby jakoś tam przenieść postać sobie z konsoli potem na PC, to tego nie będzie. Więc szkoda, mam nadzieję, że to chociaż będzie... A czy będzie możliwość przeniesienia postaci z jedynki do dwójki? Tak, tak, to będzie takie przenoszenie tylko, że wygląd, jakieś tam bonusy, bo nie będziemy przenosić postaci, bo i tak wszystko zaczynamy od nowa, nie? Co też jest głupie, widziałem na tych filmikach, że jakby tą kampanię zaczynamy z mocami takimi, jakby jesteśmy przypakowani, mamy różne moce i potem nam oni zostaną odebrane tam w tym prologu. Nie bardzo tego nie lubię w grach, bo wiesz, jakby przyzwyczajasz się do wszystkich fajnych umiejętności, a potem bum i nie masz, nie? Nic nie wskomuś od początku, to jest trochę dziwne. No, ale ogólnie to szkoda. Mam nadzieję, że to opóźnienie wersji PC-towej będzie takie dwutygodniowe, jak Ubisoft czasem robi, żeby to nie był miesiąc, albo dwa miesiące, albo trzy miesiące. Oj, nie wiem, wiesz? Jeżeli to będzie naprawdę jakieś 2-3 miesiące, to nie kupię po prostu wersji PC-towej i dziękuję. I Activision, jestem pewien, że oni to robią po to, żeby po prostu sprzedać przede wszystkim wersje konsolowe. Wydaje mi się, że minimum i optimum to będzie chyba miesiąc dla Destiny 2 na PC. Ale jak będzie, zobaczymy. Może wcześniej podadzą datę premiery, tak, ale nie tak, sądzę, tak jest wiesz? Tak jest plus, że powiedzieli, że w ciągu najbliższych tygodni, czyli pewnie na E3, podadzą datę premiery wersji PC-towej. No, pamiętam, jak jeszcze Ubisoft robił tak, że nie mówił do czasu premiery Assassina. I właśnie o tym chodzi. Ubisoft przynajmniej miał taką, wiesz, nie wiem jak to nazwać, no ale przynajmniej nie starali się sprawiać wrażenie, że naprawdę ta wersja PC-towa jest tam gdzieś jakoś tam w ogóle z tyłu robiona gdzieś tam w piwnicy przez dwóch ludzi i dlatego jest opóźniona, nie? A tutaj, o, patrzcie, jaka super wersja PC-towa, no ale opóźniamy, nie? Więc szkoda. Dobrze, tak więc i czekamy na wasze komentarze, czy wam podoba się, na pewno wam się nie podoba, ale czy planowaliście zakup Destiny na PC-ta, czy też będziecie kontynuować rozgrywkę na Xboxie albo PlayStation, jeśli graliście w Destiny 1. No i to był 246 odcinek GNM Plus i razem z wami w studiu byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widut. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Cześć!